Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, jesteśmy w górze Horu, w ostatnim etapie Ori and the Blind Forest Definitive Edition, chyba najtrudniejszy oczywiście etap, jaki może się w tej grze przytrafić. Wygibasy wręcz kosmiczne są wymagane, ażeby przejść dalej. Spróbujmy. Fuck. Chyba największym problemem jest to, że mam tylko 2 punkty życia. Mamy wrażenie, że to może zaważyć najbardziej. Tak jest. Tak jest. Jakieś przejście tu jest. Dobra, jak zapisałem sobie w tym miejscu, to spojrzę, co jest po lewej stronie. Ale prawdopodobnie tylko i wyłącznie lawa kolejna mnie zabiła. Chociaż niekoniecznie, niekoniecznie. Też jest jakieś przejście. To chyba nawet jest pierwsze. Zaraz zobaczę jeszcze. Wrócimy się. O kurde, nie ten guzik. Nie, nie, że pierwsze, drugie, po prostu dwa inne. Gdy walczyłem swoje życie u stóp góry Horu, czy tam w środku góry Horu. Naru marzyło, aby zobaczyć swe dzieciak po raz kolejny. Aha, tędy sobie wszedłem, dobra. No nic, chyba zapiszemy znów. O fuck, nie masz się czego złapać. Ale tego to się, żem nie spodziewał. Aha. Toż to. Takie coś, mechanizm taki. Teraz kombinuj. Radź sobie. Ach, myślałem, że będę szybciej. Nie będę szybciej. Znaczy szybciej będę, ale nie zdążę uniknąć ciosu, więc to nie tak. To nie tak. Fuck, 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 fuck. Ach, dammit. O Jezu. Kolejny niemożliwy do wykonania etap w tej grze. Aj ty, łajzo.
Trochę nie wiem. Trochę nie wiem. To już było dobrze rozkminione w zasadzie. Chociaż no tak jest dobrze. Albo zrobimy jej jakoś tak. No nie, tak to nie, tak to nie. Fuck off. Coś mi nie idzie ten shift, kurde, naciskać. O, to nawet też nie było złe rozwiązanie, tylko że się zraniłem. Bo to jak, kurde... O, jak naciskam shifta, to tak czasami... Chyba źle to robię. O, ekstra, ekstra. Ciekawe, czy mogę zapisać teraz. Nie. Tutaj jakby to zrobić. Jakby to zrobić. Też się mogę wystrzelić, ale czy zdążę? Chyba nie. No, jakoś tak może. Kurczę, dobrze było, nie? O! Jakby to przejść? Nie mam za bardzo jak się stamtąd wrócić po prostu. No, gdyby do tej lawy nie trafił, to by było spoko. Nasz mały duszek. Ale ja będę miał skilla, jak ja tą kurde grę przejdę. Normalnie będę miał palce jak Van Damme. Ależ on to zrobił. No, nawet mi pozwolili zapisać. A tutaj jak mam? Aha, wiem chyba. Co to jest? Ori, te kamienie wydawają się niestabilne. Przez moje światło możemy użyć ich, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się lawy. I oto kolejne przejścia przed nami się otworzyły dzięki temu. Czyż to nie jest cudowne?
Prawdopodobnie z tej strony lawa przestała płynąć właśnie. Dobrze by było teraz, myślę, otworzyć drugą stronę. Chyba. Chyba to jeszcze trzeba wrócić. Nie wiem, czy to się uda. Nie mam trochę pomysłu. Aha, już wiem, wrócimy tak, tą samą drogą. Ha, sprytne. Ach. O fuck, nie. Za wcześnie. Ależ ta gierka jest rozkminiona, co? Ne. Oberwałem, nie ma sensu. Co my tu mamy? Za cuda. Nie, ja to nie. Za dużo ode mnie wymagacie. Chyba. Aha. Aha, dobra. Ale jak ja tam do góry wejdę z powrotem? Nie wejdę przecież. Hemy, hemy. Ach, nie mam energii, żeby zapisać. Kurde, no. Ach, chciałem się wystrzelić. Nie jestem pewien tutaj, co ogarnąć. A ja wiem, czekajcie. Może, może to zadziała, ale... Jestem pewien. No jakby tak zostało, nie? Ale nie zostanie. Grubo.
teraz jak się dostać tam? Oto zagwozdka. Chyba wiem. No kurde, tylko że na dole jest też bolące, ale już rozkminiłem. Normalnie. Nie, nie tak. Elegancko, co? Zapisała się gierka. Nieźle, nieźle myślę. O kurde, jeszcze ta Wajza żyje. Tam nadal jakieś znajdźki nie ma, co w świecie, jakiś bonusik. Nic. Nic, nic. No i dobra. To nam się tutaj po obu stronach ponaotwierało troszeczkę, myślę. Dobra, weź zeskocz. Tak, żeby to przeżyć. Nie mam energii, żeby zapisać dalej. To spróbujemy teraz w jedną albo w drugą stronę, można spróbować w zasadzie. Kurde, tylko nie mogę zapisać, szkoda. O, jest przejście. O kurde, to tego trochę będzie chyba, nie? Ciekawe ile. Nie jestem pewien, co teraz trzeba zrobić. No właśnie, zapis, cholerny zapis, tak daleko ja nie mam energii. Możliwe, że to kulka musi właśnie strzelić o w ten, w te drzwi, w te bramy całe. Porozwalały się nawzajem. Ale misja. Dajcie zapisać chociaż, ej. Skitu. Chyba musi strzelić w to. Ale nie jestem pewien. To kiew kit to jest, nie?
Bo nie mam jak tam się przedostać. Albo rozwalić muszę to. Po prostu. Oż. Cholera. Wezmę, będę celował jego własnymi promieniami, co nie? Ale jestem zwinny teraz w tą gierkę. A tutaj jest jakiś kamień, on tak dziwnie wisi. A to później, później. Dobra, już chyba wiem, o co chodzi mniej więcej. O, ekstra. A teraz te wszystkie trzy muszą się nawzajem porozwalać? Kurde, tylko żebyście dali zapisać gierkę, to by było lepiej, o wiele. Wtedy ta brama się otworzy, ja ją tutaj zawalę, ten kamień na dół. Najpierw chyba te wszystkie muszą tutaj zginąć. To niech sobie giną, tylko żebym ja nie zginął. O fuck, no właśnie. Dajcie zapisać mi gierkę, naprawdę. Tam nie było energii. Tam jest chyba energia. Gdzieś. Spróbuję tam się dostać. No jest energia, dzięki ci. Dzięki ci, gro. Dostaniemy się tam, gdzie chcemy. A potem użyję oczywiście tej energii. Dobra. Damn it. Teraz tutaj weźcie się po nowy, strzelajcie nawzajem. O kurde, ale mnie trafiły. Rozkminione. Dobra, nie wiem, spróbuję w sumie, zamiast ich rozwalać, spróbuję w sumie tutaj się jakoś inaczej może dać. Zobaczę, gdzie mnie... Nie! Gdzie mnie zaprowadzą te... Cały czas mam 4 klucze w ogóle do bramy jakieś. No, bo tutaj może gdzieś idzie. Mamy energię. Można zapisać, bardzo mądrze, bardzo mądrze. Nie, one się chyba muszą powystrzelać wszystkie. Ale fajne. Dobra, co? Fajna zabawa. Oj, tutaj nie ma. O, help me. Kurde.
O, tu się chyba nawzajem pozabija. Tak jest, ależ on jest dobry w te gry. Niepotrzebnie chyba zapisałem w sumie. Zaraz mi się pewnie samo zapisze. Kolejne nam się otworzyły drzwiczki. Gierka zapisana. Ależ on jest dobry w to. No hej. Jak się tym razem bawimy? O! Zebrał zarąbiście. Kurde, trochę nie wiem, trochę nie wiem. No dobra, czyli coś muszę z tym zrobić. Chyba. O! Taka faza dobra. Dobra, to jak tam wejdę, to sobie zapiszę. Jakie one, kurde, dobre są te potwory w swoim fachu. O, shit. Aha. Muszę się śpieszyć. Trafi mnie. Dobra, pomysł jest, wiem jak to przejść, ale czasu nam zbrakło dzisiaj, więc w następnym odcinku ruszamy dalej w przygodę. Ori and the Blind Forest już nam całkiem niewiele prawdopodobnie zostało, także może zamkniemy się w dwóch odcinkach chyba? Zobaczymy zresztą. Zobaczymy jak też szybko, jak będzie nam pięknie szło, płynnie. Także już całkiem niedługo koniec tej wspaniałej historii, zobaczymy co się wydarzy. Trzymajcie się.